Hej kochani, tu Aquamaryna. Mam dla Was naprawdę gorącą nowinkę. W czwartek, 26 sierpnia 2021 roku pojawi się nowy kit do gry The Sims 4. Kolekcja będzie mini zestawem wzbogacającym styl industrialny w grze. Choć jeszcze nie doczekaliśmy się artykułów na polskich stronach, to na zagranicznych już tak. Na Sims Community bardzo króciutko omówiono nowy kit. Przetłumaczę Wam treść artykułu. Zaakceptuj odzyskany projekt architektoniczny dzięki zestawowi The Sims 4 Industrial Loft, inspirowanym przebudowanymi magazynami Brooklynu w Nowym Jorku. Duże okna, odsłonięte okucia i solidne elementy podkreślają piękno surowców i niedokończonych detali. Współczesny kustosz. Tu, kochani, nie do końca wiem, jak to przetłumaczyć. Miałam problem nawet z tłumaczem, ale na logikę to określenie tu nawet pasuje. No więc współczesny kustosz. Mocne ramy z drewna i stali nadają tej kolekcji mebli ciężar i charakter, zapewniając komfortową, ciepłą estetykę. Mniejsze funkcje, takie jak ostre kąty, koła i siatka, mieszają się i zgrabnie dopasowują. I zostaje nam ostatni akapit. Ekspozycja elementów. Metaliczne otwory wentylacyjne, orurowanie i oprawy oświetleniowe przywołują wrażenie historii, która łączy się z nowoczesnością. Wykorzystaj w pełni przestrzeń dzięki przesuwanym podwójnym drzwiom i dużym oknom, które wypełniają światłem. Jak sami widzicie, dużo na ten temat informacji jeszcze nie dostaliśmy, a już zapowiedziano premierę na ten czwartek. Trochę to szalone, żeby ogłaszać dodatkową zawartość dwa dni przed jej premierą, no ale taką decyzję podjęli twórcy. Pozwolę sobie na wyrażenie opinii. No kochani, nie wiemy zbyt wiele, ale co mnie urzekło, to na pewno dodatkowe elementy jak rury i wentylacja. To bardzo fajne elementy, ale mogły już występować na przykład w dodatku Witaj w pracy lub w ekożyciu. Bo jednak rury to takie elementy przemysłowe, więc tam by świetnie pasowały. Tutaj, jak widać, zamysł był inny i oddzielamy to na poczet kolekcji. No, nie ma w tym nic złego. Jeśli chodzi o cały kit, to mam trochę mieszane uczucia, chociaż przeważają te pozytywne. Wygląda to tak, jakby twórcy wybrali komplet mebli i pod niego stworzyli całą kolekcję. Nigdy nie byłam fanką tego blatu kuchennego, bo uważam, że są ładniejsze elementy w grze, warte rozbudowy, niestety bardziej niż ten blat. Ale jest to bardzo ciekawe posunięcie, bo może to oznaczać, że częściej twórcy będą tworzyli takie komplety pod już istniejące obiekty w grze. To też może być ciekawym zabiegiem, takie nadanie drugiego życia przeciętnym przedmiotom. Mam też takie lekkie wrażenie, że nie było zbyt wielu obiektów, do których ten blat faktycznie pasował. Ja bardzo często borykałam się z tym, że chciałam go umieścić, jednak często z niego rezygnowałam, jeśli chodzi o kuchnię. Bardzo lubię styl industrialny i loftowy. Mi się on naprawdę bardzo podoba, więc cieszę się na ten kit. Tylko marzy mi się, aby było więcej elementów z rur lub metalowych prętów, a tu po zdjęciach widzę, że może być słabo. Na pierwszy rzut oka widać, że twórcy totalnie poszli w drewno i metalowe okucie, które jest już nam znane i częściowo widnieje w grze. Może kiedyś wybiorą inny, lepszy obiekt z gry i pod niego również stworzą piękną i ciekawą kolekcję. Któż to wie? No mam przynajmniej taką nadzieję, a na pewno jest to nadzieja dla nas wszystkich, którzy lubią budować. Oczywiście, że w dniu premiery zakupię ten kit, bo przyda mi się przede wszystkim do apartamentu w San Myshuno i mam nadzieję, że miło się zawartością zaskoczę. Okna, drzwi i inne ozdoby tylko jeszcze bardziej urozmaicą budowanie, także ja jestem jak najbardziej za. A Wy kochani, co myślicie o nowej kolekcji? Jakie zrobił na Was wrażenie nowy kit? Planujecie zakup, czy chcecie poczekać na inne propozycje od EA? Bardzo Was proszę, abyście dali mi znać w komentarzach, bo chętnie poczytam Wasze opinie. Subskrybujcie mój kanał, aby być ze mną na bieżąco. Ode mnie to wszystko, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa!